Siemano, 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 witam was serdecznie na kolejnym odcinku, a dzisiaj polujemy na alternate arty, których mi brakuje. Głównie na tą kartę, którą teraz zobaczycie na ekranie. Zrobimy sobie pojedynek, lewa kontra prawa, a jak już zobaczyliście tą kartę, to wiecie, że booster boxem, na którym pojedynek będzie, to Battle Styles ze Sword and Shield. Bardzo taki, według mnie, set niedoceniony. Tutaj Empoleon jest też kozacki w alternate arcie, jest ten Tyranitar właśnie kozacki w alternate arcie i robimy sobie pojedynek lewa kontra prawa. Tutaj tak jak pójdziecie sobie do jakiegoś sklepu, gdzie takie boosterki są wystawione, to będziecie wiedzieli, z której strony lepiej sobie coś złapać. My zaczniemy nasz odcinek dzisiejszy od lewej strony, otworzymy całą lewą stronę i zobaczymy, czy trafimy dzisiaj alternate arta. Miaustik, czyli mamy holo. Kody w tą stronę, proszę bardzo. Czyli mamy holo, zaczynamy od holo. Wy w tym czasie możecie zostawić łapę, suba, lecimy po 2000, naprawdę już niewiele brakuje. Liczę na was, mam nadzieję, że do końca roku te 2000 wbijemy. Ale challenge by był, challenge wbijamy do końca roku 2000. Mam nadzieję, że w tym pomożecie. To by była fajna sprawa, tak na święta wbić sobie 2000, bo wtedy z tej okazji rozdałbym jakieś fajne boostery, fajne karty i byśmy sobie poświętowali wbicie 2000 subów. Ale na razie skupmy się na tym, co mamy tutaj, co mamy teraz. Musimy tego booster boxa rozszarpać i musimy z niego wyciągnąć alternate'a. Oczywiście, że nie musimy, no ale fajnie by było. Battle Styles dropi jak Fusion Strike. Coś mam wrażenie. Chociaż stworzone na ostatnim odcinku, kto jeszcze nie widział, poleciał alternate. Więc polecam sobie sprawdzić wcześniejsze odcinki. No tu znowu Sanda Konida. Znowu nic. Lewa strona od początku lecimy po jednym boosterze. Tu coś jest. Victini VMAX. No to VMAXik, lewa strona. Zobaczymy, jak te dropy się rozłożą dalej w lewej stronie, potem w prawej, no ale na razie wygrywa lewa strona, no bo więcej dropów niż Victini VMAX nie ma. Tu znowu coś jest. Necrozma V. Bardzo fajny set w ogóle. Bardzo fajny set. Mam nadzieję, że wam też się ten set podoba. Taki niedrogi set. Raczej większość osób go nie lubi, no ale alternate'y fajnie by było z niego dropnąć. No tylko one chyba są takie jak niektóre, tak jak Rainbow w Pokémon Go. No zapomnieli wydrukować po prostu. Wiecie, było jakieś tam spotkanie na szczycie w Pokémon Company. Jaki Conkeldur, wariat. A ten już był. I zapomnieli wydrukować. My drukujemy te alternate arty z Battle Styles? Nie, co ty stary, nie ma czasu, dawaj, walimy ten set bez nich. Bo ja tego setu trochę otworzyłem, a jak to mówią, Tyranitara śpiącego pod drzewem na oczy nie widziałem. Ale ten Empoleon też jest ładny. To nie są właśnie jakieś mega zjawiskowo drogie karty, ale są ładne. Tapu Koko, czyli kura, tak zwana Tapu. Dobra, wrzućmy sobie kurę w koszulkę, wrzućmy sobie Necrozmę w koszulkę. Tutaj na tej karcie to nie wiadomo, co się dzieje w ogóle. Fantastyczny art. I lecimy dalej. No już niewiele tej lewej strony zostało. Widzicie, u mnie na odcinkach te booster boxy po prostu płoną w dłoniach. Płoną w dłoniach. Tutaj nie ma chwili czasu na zastanowienie. Po prostu znikają. Znikają te boostery jak... nie wiem co. No ale to zawsze tak jest. Już ja się już trochę martwię. Bo jednak booster box swoją cenę ma i tutaj takie dropy, że VMAX i 2V z lewej strony. Jakieś holo, no ale... ale holo to jolo jest, opór. No super. Niesamowite. Wszystko jest niesamowite tutaj. Tu coś jest. Full art kury. No ten full art kury jest bardzo ładny. Full art kury jest bardzo ładny. No to fajny dropik. Full art kury. Ona jest Tapu Koko. Ten full arcik bardzo ładny.
Dobra, zobaczcie, co tu się dzieje po prostu. To last? Last pack left side magic. Dawaj, lewa strona, pokaż, co potrafisz. No dobra. To zobaczmy sobie dropy z tej lewej strony. Co dzisiaj nam się udało z tego Battlestalsa? Dwie V-ki, VMAX i Full Art. No, miejmy nadzieję, że ten alternate jest schowany w prawej stronie, więc ja Was zapraszam już teraz na kolejny odcinek, gdzie otworzymy sobie prawą stronę tego boosterboxa. Napiszcie w komentarzu, która strona według Was wygra, te dropy czy prawa strona. Ja jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Zostawcie też suba, łapę, widzimy się na Discordzie i trzymajcie się, cześć!